czas się wypełnił. Wypełniła się pierwsza część dzisiejszej uroczystości. Msza Święta zanoszona w intencji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przed nami uroczyste promocje profesorskie, doktorskie. Pozwólcie, że na koniec nawiążę do poszukiwań patrona uczelni, patrona tego miejsca, świętego Jana Pawła II. Tuż przed wyborem na papieża opublikował na Zachodzie, później te jego artykuły ukazały się w Polsce, kilka bardzo ważnych tekstów, w których zastanawiał się nad tym, co jest nieredukowalne w człowieku, czego absolutnie do świata nie da się sprowadzić. I mówił, to wymiar etyczny i moralny w człowieku. To jego doświadczenie tego, co można, co należy i czego nie wolno. A potem stwierdził, że właśnie tutaj ta szczególna wyższość etyki spotyka się, to humanum spotyka się z Christianum. Co więcej, to Christianum jest ważniejsze, bo niezależnie od tego, czy się jest człowiekiem wierzącym, czy nie, dla każdego uczciwego człowieka najwyższym wzorcem człowieczeństwa i zrozumienia tego, kim się jest i jakie ma się przeznaczenie, jest Jezus Chrystus. I całe jego późniejsze przepowiadanie na wszystkich areopagach świata było przepowiadaniem Chrystusa. Wiele rzeczy się zmienia. Słyszeliśmy dzisiaj o tym w bardzo głębokiej homilii. Ale jedno się nie zmienia, gdy chodzi o przepowiadanie Kościoła. A w to przepowiadanie jest także włączona posługa Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Głoszenie Chrystusa. Czynił to papież na początku swojego pontyfikatu 22 października 1978 roku. Głosił to w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis z 4 marca 1979 roku. Z całą mocą podkreślał wobec Areopagu Nauki i Kultury w UNESCO 2 czerwca 1980 roku, mając świadomość, że większość z obecnych wtedy w auli UNESCO to osoby nie tylko dalekie od chrześcijaństwa, ale niekiedy wręcz niewierzące. Ale Chrystus jako najwyższe urzeczywistnienie humanum jest jednocześnie największą treścią i przesłaniem Christianum, którego musimy być świadkami zawsze i wszędzie, na wszystkich areopagach, także na tym areopagu, którym jest Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Krakowie. I tego księdzu rektorowi, jego najbliższym współpracownikom, całej społeczności uniwersyteckiej, tegoż uniwersytetu z całego serca i życzę i błogosławię.